Dźwięk wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Ostatni dzwonek już za nieco ponad tydzień. 21 czerwca ponad 500 tysięcy uczniów w województwie śląskim rozpocznie wakacje. Choć dzieci się cieszą, to rodzice mają problem, jak zapewnić im opiekę przez 10 tygodni. Rodzice Karoliny zapisali już dziewczynkę na kolonie i półkolonie. Jednak to nie wystarczy. Bardzo dużo zapewniamy córce atrakcji z rówieśnikami. Zabieramy ją na basen, no i przede wszystkim, bo ćwiczy tańce, także też dużo ma jeszcze zajęć tanecznych, także podczas wakacji. Oprócz zajęć tanecznych popularne są też zajęcia spływania czy zajęcia artystyczne i muzyczne organizowane w ramach półkolonii czy akcji Lato w Rudzie Śląskiej. Pierwsze dwa tygodnie po zakończeniu roku szkolnego będą zajęcia zorganizowane dla grupy dzieci ze szkoły podstawowej. Od godziny 8 do 16 będzie sprawowana opieka nad dziećmi, będzie otwarta świetlica kreatywna. Oprócz tego będą wyjazdy zorganizowane, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, takie dalsze, pojedziemy do Osikowej Doliny, do Muzeum Tkactwa, do Nadleśnictwa w Katowicach, do Mikołowa Mokrego, Zagrody Ziółko. Dla starszych dzieci przewidziane są zajęcia z pielęgniarstwa, kulturystyki i tenisa stołowego. Chętnych jest wielu, zwłaszcza że półkolonie organizowane przez miejskie instytucje są zwykle znacznie tańsze niż te, które oferują prywatne firmy. W katowickim Pałacu Młodzieży 60 miejsc zostało zajętych w kilkanaście minut. Chętnych było prawie trzy razy więcej. Generalnie zapewniamy opiekę od 8 do 15.30. Dwa razy w tygodniu będzie to m.in. nasz basen. Dwa razy w tygodniu zaplanowaliśmy wycieczki. Jedna do Ustronia, druga na Szyndzielnie. Oprócz tego mnóstwo zajęć w Pałacu Młodzieży, w pracowniach naukowych, artystycznych, sportowych. Wypełnimy ten program maksymalnie, no i zapewniamy też posiłki. Półkolonie organizują przede wszystkim szkoły podstawowe. W niektórych mogą wziąć w nich udział dzieci, które dopiero we wrześniu rozpoczną naukę. Powiem szczerze, że jest to bardzo, bardzo fajna rzecz, ponieważ też przychodzą dzieci, które od września będą naszymi pierwszoklasistami, więc te dzieci mają już taki wstęp do tej szkoły, zapewnione, są pewne siebie i one całkiem inaczej egzystują tutaj w szkole niż te, które przyjdą dopiero po raz pierwszy 1 września. Kolonie i półkolonie muszą być zgłaszane do kuratorium oświaty, mimo że proces rejestrowania trwa całe wakacje. To już teraz zgłoszonych zostało ponad 1300 różnego rodzaju miejsc wypoczynku dla 54 tysięcy dzieci. W czasie kontroli, które będziemy wizytatorzy kuratorium oświaty będą prowadzić, będziemy sprawdzać wszystkim bezpieczeństwo. To jest jakby priorytet i absolutnie najważniejsza sprawa, ale też kwalifikacje, co za tym idzie również, kwalifikacje wychowawców, którzy będą opiekowali się naszymi dziećmi. Dodatkowo wojewoda śląski podjął działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaangażowane będą wszystkie służby, a także zostanie uruchomiona całodobowa interwencyjna linia telefoniczna, gdzie można zgłaszać nieprawidłowości związane z organizacją wypoczynku.